Siemanko, witam was bardzo serdecznie i panie panowie, witam was w drugim odcinku z Farmers Dynasty i lecimy dalej. Ja tutaj dalej cały czas odkrywam tak naprawdę nowe rzeczy. Panie i panowie, nowe rzeczy, o których wam za chwilkę powiem. Najważniejsze, podgłośniłem troszkę grę. Mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepiej. No może dźwięków zwykłych nie będzie jakoś tam super mocniej słychać, no bo też nie chcę, żeby nie było przesady, ale również przede wszystkim oczywiście lektora, w sensie rozmowy podgłośniłem, więc powinno być o wiele lepiej, aniżeli w odcinku pierwszym. I przed chwilą też, no jak widzicie zresztą, dałem swoją kamerkę na dół, ponieważ jak wchodzę pod tabulatora, no to zakrywałem te wszystkie statystyki, więc dałem tutaj w to miejsce, co najważniejsze, właśnie kamerkę. I sprawa druga, właśnie przed chwilą dopiero odkryłem, że mamy nawet własną kondycję, czyli musimy dbać o to, żeby być cały czas najedzonym, no wiadomo, żeby jeść po prostu, i musimy oczywiście dbać o to, żeby być wyspanym, żeby mieć energię do dalszej pracy. Panie i panowie, ja myślę, że na sam początek mamy 520 euro ledwo na koncie, musielibyśmy pójść do naszego freenda, zrobić właśnie, wykonać zadanie z pomocą Olivierowi, ponieważ myślę, że będzie to jedno z ważniejszych po prostu zadań, przynajmniej na chwilę obecną oczywiście. Więc sobie tam spokojnie polecimy. Tylko właśnie, czekajcie, bo myśmy tutaj mieli jakiś stary pojazd, z tego co pamiętam, którym mogliśmy się poruszać. Czyż nie? Czy nie możemy się poruszać tym pojazdem, który tutaj mamy? Bo ja już nie pamiętam, bo tutaj cały czas jeden stoi. I nie wiem, czy to jest nasz, czy... Ale mam taką nadzieję, mam taką ogromną nadzieję, że to jest nasz pickup. Tak jest, enter old pickup. Dobra, elegancko, czyli to jest nasz pick-upik. Bardzo mi się to podoba. Ostrzegaliście mnie przed kierowcami tutaj pick-upów, busów? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie czego, ale ostrzegaliście mnie, więc mam to na uwadze. O nie, ze środka na pewno nie. Kamera jest strasznie, strasznie dziwna, więc na pewno ze środka jeździli nie będziemy. Niestety, czy też nie, no ale nie. I no panie, panowie, nie wiem, ja dalej nie mogę się tak naprawdę pozbierać z tak naprawdę swojego szoku, w jakim jestem po tak naprawdę pierwszym odpaleniu tej gry, bo no naprawdę, no tyle ile na tą grę czekałem i tak dalej, no to jest po prostu coś niesamowitego, po prostu. Dobra, mamy tutaj jakąś kobietę. O, pani, dzień dobry, Emily. Okej. Okay. Nie bardzo zainteresowana niestety nami. Okej, okay. Panie Oliwierze, czy my mamy panu tutaj rufa zrobić? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o rufa. Tak o. Go to Oliver's farm and fix his barn. Use your engineer site or Y for path to see which parts to of barn require work. Okej. Okay. Czyli dach, tak jak mówiłem. Dobra, panie i panowie, więc czy my możemy wybrać stąd oczywiście rusztowanie, więc wybieramy elegancko rusztowanie. Teraz ej, ale ja chcę rusztowanie z możliwością schodów, a nie takie zwykłe. Panie, co, gdzie jest moje rusztowanie? Use climb to buildings. Okej, okay, no jest scaffold, ale... Scaffold, ale właśnie, to jest cały czas... O, na rogu, dobra, na rogu jest to, po którym jak gdyby możemy się wspinać. Dobra, elegancko wchodzimy, oczywiście więcej rusztowania tak naprawdę tutaj nie potrzebujemy, no bo nic tutaj więcej robili nie będziemy. No i co, panie i panowie? Mam nadzieję, że teraz o wiele bardziej słychać grę i że po prostu będzie się wam o wiele, wiele przyjemniej po prostu oglądało te filmy. Ja myślę, że jeśli chodzi o dźwięki, możemy spokojnie jeszcze troszkę podgłośnić. Myślę, że to nie będzie absolutnie w niczym przeszkadzało. Jak sound volume'a troszkę jeszcze podgłośnimy.
tutaj nic, tutaj musimy oczywiście, więc tutaj sobie będziemy to podprawiali, dobra, tak jak mówię, myślę, że teraz będzie ok, jeśli chodzi o dźwięk, nie będzie za głośno, nie będzie za cicho. I panie i panowie, też ważna rzecz, tak jak mówiliście, tak jak pisaliście w poprzednich poprzednim odcinkiem, również inne osoby nagrywały właśnie Farmers Dynasty, plus do tego na chwilę obecną jeszcze tak na bieżąco na pewno właśnie Przemson również nagrywa, tylko właśnie Przemsona jak gdyby wcześniej nie wziąłem pod uwagę ze względu na to, że on teraz cały czas prowadzi tylko i wyłącznie live streamy, on nie nagrywa normalnych odcinków, z tego też względu jak gdyby właśnie no nie wiedziałem o nim, tak? Więc tak to wyglądało. Okej, z jednej i z drugiej strony, czyli to nie jest tak, że jeśli zrobimy z jednej, to od razu jak gdyby robi się również z drugiej, tylko musimy osobno robić z jednej, osobno z drugiej, więc to mi się bardzo, bardzo mocno podoba. Naprawimy mu tutaj tą stodołę i mam nadzieję, że będziemy mogli zabierać się tak naprawdę za robotę w naszym mieszkaniu. Na sam początek, no tak jak mówiliśmy, tak jak tutaj było mówione w poprzednim odcinku, dostaniemy ciągnik od naszego tutaj właśnie kolegi, w zamian za to, że zrobimy mu tutaj ten dach. No nie oszukujmy się, umiejętności mamy, sprzęt mamy, więc dlaczego mielibyśmy właśnie nie pomóc, a w zamian dostać jakiś, może nieporządny, ale jednak ciągnik. Więc oczywiście z tego względu też chciałem na samym początku tą misję wykonać, żeby jednak ten ciągnik mnie na farmie mieć, no bo nie oszukujmy się, no co to za gospodarka bez ciągnika. I tyle, no a później będziemy, tak jak mówię, myśleli, ale myślę, że na samym początku pójdziemy sobie strasznie mocno, jak gdyby, właśnie w nasze miejsce po prostu zamieszkania, czyli po prostu w chałupę. Myślę, że na początku będziemy właśnie ją reperowali i tyle. Dobra, jeśli chodzi o górę, o dach, mamy już ukończony. Tylko teraz co dalej? Co dalej? Co ty tu, kolego, jeszcze w środku masz do zrobienia? Okej, tutaj cała ściana do zamurowania tak naprawdę. Old bricks. Air bricks. Okej, czyli to są u nas na nasze air bricks. Już wam mówię. Pustaki, tak? Jeśli się nie mylę, to tak, na nasze będzie to po prostu pustaki. Dobra, idziemy teraz, możemy tutaj iść do naszego przyjaciela. Welcome to. Looking good and solid. Thank you. Thank you. Okej, coś się urwał niestety. Much money, but this promised that old... It should do well until you can afford a real new tractor. But you can totally start field work now. Yep, my funds are kind of short, but I think I'll need more farming machines. You should talk to people. I'm sure a lot of them will have some work for you too. You'll need a plow, a seeder perhaps, and I've seen a cultivator already on your farm. Good luck with farming. Thank you. Thank you. No to panie i panowie, nie mamy tak naprawdę czasu do stracenia. Możemy sobie z nim porozmawiać. We'll talk later. No to dobra, no to later. O pani, ale mamy ciopaka. You receive Jack Beer C and 100 social points. Okej, okay. Oj, pani, nie zakopuj się. Te cruise control to jest po prostu nie kontroler, tylko tempomat. O to tego słowa mi brakowało, więc spoko opcja, że można również coś takiego mieć jak gdyby. A właśnie, które pola są nasze? To pisze owner you, owner nie ma. Czyli te dwa pola są nasze plus... A nie, to nie jest pole, dobra. Tylko też zastanawia mnie, dlaczego ta mapa jest tak... No, nie bójmy się powiedzieć, ale słabej jakości. To mnie bardzo, bardzo mocno zastanawia, bo naprawdę cała gra, cała otoczka i to wszystko wygląda naprawdę fajnie. Nie powiem, że wyśmienicie, no bo wiadomo, skłamałbym. Ale ma to swój urok oczywiście, nie mówię, że nie. Tylko zastanawia mnie właśnie, skąd aż tak słaba jakość
tego tej minimapy. To mnie bardzo mocno zastanawia i myślę, że nie da mi spokoju. Może wy będziecie znali odpowiedź. Jeśli tak, to oczywiście czekam na nią w komentarzach. I panie i panowie, oczywiście obowiązkowo no łapeczki pod dzisiejszym komentarzem, żeby znowu jak najwięcej ludzi oczywiście się o tym dowiedziało. Obiecuję, że nie zawiodę was. Naprawdę obiecuję, że ta seria będzie po prostu przekozacka i no na to bardzo mocno liczę, że również wy będziecie wspierali mnie w tym, żeby ta seria właśnie taka była. Dobra, tak jak mówiliśmy, niestety na samym początku no, nasza gospodarka nie wygląda rewelacyjnie, niestety mamy strasznie dużo tutaj roboty, ale myślę, że co najważniejsze, to w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, zaczniemy oczywiście od naprawy naszego mieszkania. I w ogóle może zwiedźmy właśnie nasze mieszkanie. Tu mamy zejście do piwnicy. Mamy wungla troszkę, co byśmy mogli sobie w piecu napalić. O panie, nawet konfitury nam dziadek zostawił. Narobił, niestety nie zdążył zjeść ich wszystkich. I mamy tutaj troszkę konfiturków. Tu mamy dżemika, widzę. Tu mamy jakąś papryczkę marynowaną. Tu ogóreczki korniszone. Tu znowu jakieś dżemiki. Tu kiszone bedo. Tu mamy znowu papryczki jakieś w marynacie, cebulki, ziemniaczki, panie, jabłka nawet. No to dziadek tutaj o nas można powiedzieć, że sam o siebie przede wszystkim. I dwie, trzy beczki, cztery beczki piwa. Tu jeszcze beczuszka wina, damy radę, ja wierzę w to, że naprawdę damy radę. Dobra, tam mamy piwnicę, tutaj mamy... Tak naprawdę pokój jakiś pierwszy. Tu będzie co? Łazienka. Okej, okay, dobra. No nie wygląda oczywiście ona rewelacyjnie, ale myślę, że na pewno do czegoś się przyda. O panie, no brak podłogi. No, nie wygląda to zbyt ciekawie, więc od razu chyba myślę, że zreperujemy to, co byśmy nie wpadli kiedy w nocy. Czy my możemy w ogóle gdziekolwiek położyć się spać? Chyba, że to dopiero może, jak jesteśmy zmęczeni. Łopanie, kuchnia. Łopanie, use your kitchen. Cook apple sauce. Italian tomato soup. Panie, jak my gotować nawet możemy. Panie, jak ja nie mam pytań, co tutaj się w ogóle dzieje, nie? O, chyba, że na... O, tak. Możemy na tym łóżku spać. Dobra, czyli to jest jedyne pościelone łóżko. No i w sumie prawidłowo. O panie, tutaj to, tu na pewno trzeba naprawić to. Bo ja w nocy tutaj na pewno wpadnę w dziurę. Gdzie mamy toaletę? Tutaj jest toaleta? Nie, tu jest TV. Dobra, tam nie będę wchodził. Z TV, no nie oszukujmy się. Zasięgu nie ma, więc i nie będę korzystał z telewizora. Tylko gdzie ja mam toaletę, panie? Halo. Przez balkon będę szczął? Skoro trzeba, no to przecież nie będę się kłócił, no. Tak zaprojektował nasz dziadek dom, no to tak trzeba korzystać z niego. Nie no, ale bez kitu. To akurat jest bez sensu, że w górę nie ma toalety. Jedyna toaleta jest tak naprawdę... tutaj. No ale cóż. A to w ogóle jest... A tu w ogóle kibla nie ma, ty. Bez kitu, tu w ogóle nie ma kibla. Tak na pocieszenie, ale dobra, panie i panowie, nie ma co się tutaj zastanawiać, oczywiście stawiamy rusztowanie dookoła naszego domu, no jak mówiłem, no nie ma co się tutaj absolutnie nad niczym jak gdyby zastanawiać, musimy naszą chałupę zastawić rusztowaniem, nie wiem czy nam się to uda w ogóle, tak naprawdę. Ale musimy oczywiście, no niestety, sorki, kwiatuszki, ale musicie być póki co dosyć mało istotnymi, istotnym elementem naszego mieszkania, naszej chałupy w sumie, domu, to nie byle co. Musimy tutaj ogólnie musimy oczywiście naszą chałupę sobie tutaj zastawić, musimy mieć dostęp do każdego miejsca. I tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności na pewno najważniejszy jest dach. Możliwość jak gdyby... możemy tutaj kucnąć? O, chyba nie tutaj niepotrzebnie wszedłem, bo musimy wejść tutaj.
Tu możemy wejść troszkę wyżej. O, panie, nie spadaj. A nie, dobra, tutaj mamy do góry. Dobra, panie i panowie, czyli to, co najważniejsze, tak naprawdę, naprawa dachu. Musimy w dzisiejszym odcinku naprawić sobie dach. Musimy go zrobić ze względu oczywiście na to, żebyśmy mogli spokojnie w nocy spać. Dziadek, no niestety, no, miał swoje lata, nie mógł niestety tego zrobić, więc zrobimy to, można powiedzieć, że za niego. Niestety, no późno, nie pisał do nas z prośbą o pomoc i no wyszło jak wyszło, spał pod tak naprawdę dziurawym dachem, stąd też narzekał na ciągłe niewyspanie. Mam nadzieję, że nam to dokuczać nie będzie, no i będziemy na tyle otwarci, żeby w razie problemów dzwonić, a nie tak jak nasz samodzielny dziadek, po prostu starać się zrobić wszystko samemu. Więc panie i panowie, liczę na was, na wasze wsparcie również oczywiście, ponieważ no nie oszukujmy się, ale jeśli no nie będę miał wsparcia od was, no to myślę, że nie uda mi się tutaj tego wszystkiego oczywiście zreperować na tyle, na ile powinno nam się to udać. Panie i panowie, to co najważniejsze, czyli tak jak mówiłem, dach mamy już wykonany, w tym momencie właśnie już kończymy go, więc dach jest elegancko zrobiony, co prawda, no mówię, nie jest on jakoś idealny i nie jest to dach naszych marzeń, na pewno będzie trzeba to jeszcze robić, będzie trzeba wkładać dachówkę, na pewno będzie trzeba jeszcze chociażby fugować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łopanie, tutaj jest jeszcze dziura. Więc tutaj trzeba na pewno to też załatać. Dobra. Lipa, że nie można nigdzie kucać. Trudno, zejdziemy sobie kulturalnie w dół. Przejdziemy właśnie dookoła, jeszcze zobaczymy, czy nigdzie w ścianach nie ma dziur, bo to również oczywiście nie wróży nic dobrego. Ale myślę, że już nigdzie żadnych takich smaczków być nie powinno. Ło, pani! Aż przeskoczyłem. Pff, mało ważne. Dobra, jesteśmy tutaj. Czy my wskoczymy tutaj do góry? Nie wskoczymy, okej. Okay. Rozumiem. Ale myślę, że poza tą dziurą, którą tutaj mieliśmy... No, budynek tutaj jeszcze, okej, okay, widzę. Tutaj również kilku cegieł brakuje, więc dołożymy je. Ale myślę właśnie, że poza tamtym tak naprawdę nic tutaj nam brakować nie będzie. Więc, tak jak mówię, to co najważniejsze jest zrobione, dach mamy załatany i możemy spokojnie przynajmniej przespać pierwszą noc. Ja sobie tutaj odpalę fooda, mamy na 50%, więc myślę, że spokojnie eat apple. Możemy sobie ze 3 jabłka zjeść, co by mieć energię na kolejny odcinek i w kolejnym odcinku... Oj, przepraszam bardzo, w kolejnym odcinku tak jak... Właśnie wspomniałem, będziemy sobie, panie i panowie, kontynuowali. Wypiszcie w komentarzach, proszę, co byście chcieli w kolejnym odcinku obejrzeć. No bo nie oszukujmy się, ale mamy tutaj tych zadań naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co my mamy za zadanie teraz? Home sweet home, completely renew your farm. 20 tysięcy special pranków, this quest is being followed now. Okej, czyli to jest bardzo, bardzo długie zadanie, no bo mamy 20 tysięcy social punktów, gdzie teraz mamy 1100, więc to będzie na pewno bardzo, bardzo długie zadanie, no bo musimy tak naprawdę każdy budynek po kolei odnowić, zreperować, naprawić i tak dalej, i tak dalej. A też nie chciałbym tak, inaczej, na pewno na samym początku będzie trzeba to wszystko ponaprawiać, to tego absolutnie jestem pewien, że na początku tylko i wyłącznie będziemy się zajmowali, można powiedzieć, naprawianiem tego, a dopiero z czasem będziemy mogli sobie pozwolić na zakupienie materiałów do budowania, czyli nowej cegły, będziemy mogli sobie otynkować nasze tutaj obiekty, nasze budynki, nasze stodoły, obory i to wszystko, więc na pewno troszkę czasu nam to zajmie. A co my tutaj mamy za urządzenie magiczne? Sprytne! Jakąś tutaj taką ala szlifiereczkę, coś takiego. Sprytne. Dobra, panie i panowie, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku zabieramy się za resztę. Na pewno dokończymy nasz dom, co by dało się w nim żyć. To myślę, że najważniejsze. A później zabieramy się za wszystkie pozostałe obiekty dookoła.
naprawimy, polepimy, pozabudowujemy, podolepiamy, podoklepujemy i wszystko na raz. Będziemy klepali niczym Passata, Janusze na swoich salonach, komisach, żeby jakoś to wyglądało. Ja się z wami, panie i panowie, żegnam, zamykam bramę za sobą i mówię wam na razie, cześć i papa. Do kolejnego, do zobaczenia.